I tak, moi drodzy, Cieszyn, Olza, poszukiwania ryb. Może tu będą ryby, nie to co u nas na Glinioku Hubertusie, zobaczymy. Pochodzimy teraz tu, koło mostku, na odcinku górskim, a później jak coś to zawijam na nizinny powyżej. Oglądajcie. Próbujemy szczęścia. No i tak, zmiana miejsca, gruby zawodolony, w pamięci ma wielkiego pstrąga, który mu się zerwał. Próbujemy szczęście. Ja idę tam, powyżej kaskady, zobaczymy. Założyłem małe wahadełko miedziane. Tam gdzieś rzucam pod nawisy drzew. No ale nic. Tam po tamtym drzewem jeszcze wygląda ciekawie. I tak próbujemy raz prawy brzeg, raz lewy brzeg. Ale ta woda śmierdzi proszkiem do prania. Nie jest to chyba dobry znak. Obstawiam. Ta, połap mi korzenie, kurwa, to ja nie wyjdę. Czekaj, kurwa. Ale chyba jest something wędka weź. Wyjdę. Wyrzuć mnie, kurwa. Miałeś mówić, że się wygłupiasz, kurwa. Na razie nie mam pstrągów. Połaziliśmy trochę, żeśmy zmoczyli gacie. Fajne jest. Mała przerwa i ciśniemy. Na razie. No i tak to wygląda. Spróbujemy, zobaczymy. Ja złapałem tam. Tam gruby złapał rybę. Tego pstrąga pierwszego, tak? Tak? Ale popróbujemy w tym. W tej klatce. Może coś będzie. Zobaczymy. Pod te kipiele. Może coś tu będzie się działo. Zobaczcie, co gruby znalazł. Dwa tygodnie po tym, jak miał wielką rybę, uciekł mu pod bierak, a on sobie tu leży. Ale mu się pofarciło. No niesamowite. Pójdziemy tam jeszcze trochę dalej w dół, pomachamy i tyle chyba będzie. No i tak, moi drodzy, kończymy chyba przygodę z Olzą.
No ryb nie było, no ale wyprawa fajna. Coś innego niż glinioki, hubertusy. Też bezrybne, co prawda. Bo woda. Nie, no też są ryby, tylko że no się nie chciały współpracować. No i najważniejsza rzecz wyjazdu. Gruby znalazł podbierak swój, który zgubił. Dni... Tak, znalazłem ten, co mi się zerwał. Dni temu trochę. Ej, Mariusz, jeszcze nie zerwę. Gruby jeszcze. No, rzeczówka wygląda tak. Ja sobie tu wykonam jeszcze dwa ostatnie rzuty. Gruby będzie wykonywał dwa ostatnie rzuty. I tyle, i do następnego. Pożegnaj się z widzami. Nara. No. Idę po ostatnią rybę. Tak, chyba pierwszą rybę wyjazdu. A także nie najgorzej. Woda fajna, tylko że mało rybek. Na razie, trzymajcie się.